Dziękuję, pani marszałek, panie ministrze. Na początek na pana ręce podziękowania od wszystkich tysięcy górników, energetyków za wszystkie obietnice, które składaliście przez ostatnie 6 lat, że nie zamkniecie żadnej kopalni, że górnictwo wstanie z kolan, za bułki, które rozdawał pan prezydent Duda pod kopalniami w czasie kampanii, za zmarnowany 1 mld zł na Ostrołękę, za utopione miliony w budowę szybu Grzegorz i za zepsutą elektrownię w Jaworznie, która kosztowała 6 mld zł, a którą zarządza szef radiowęzła kopalni Brzeszcze, kolega ze szkolnej ławy Beaty Szydło. Te 6 lat dobrze wycenili wasi prezesi spółek Skarbu Państwa, PGNiG-u, PGE, Energii, Taurona, którzy wycenili aktywa węglowe, które jeszcze kilka lat temu wciskaliście im do tych spółek, na 0 zł. Dosłownie 0 zł. Ja się pytam, kto za to odpowie? Bo na pewno wiemy, kto za to zapłaci, bo zapłacą wszyscy Polacy w cenach energii, w cenach prądu, które już podrażały, a planujecie je zwiększyć o kolejne wiele procent. A przechodząc do bloku energetycznego w Jaworznie, jego zatrzymanie może mieć wszelakie konsekwencje, bardzo wiele konsekwencji, w tym likwidacja kilku tysięcy miejsc pracy w Raciborzu, w Rafako i w Jaworznie w kopalni Sobieski, która to kopalnia ma dostarczać węgla do tego stojącego bloku energetycznego. Pytania do pana ministra dość proste. Czy prawdą jest, że podczas użytkowania bloku stosowano paliwo niezgodne ze specyfikacją? Czy prawdą jest, że paliwo pochodziło z importu, a nie z dedykowanej ku temu kopalni właśnie Sobieski? Czym uzupełnicie wyłom odstawienia bloku w bilansie energetycznym Polski? Jak to wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski? Jakie dzienne straty generuje niedziałający blok? I tak dalej, dziękuję, i tak dalej. Pytań bardzo, co nie miara, panie ministrze. Proszę do tego podejść poważnie i udzielić dziękuję nam bardzo. Odpowiedzi. Pytanie skierowane zostało do ministra aktywów państwowych oraz ministra klimatu i środowiska.